Największa arena Mistrzostw Świata piłkarzy ręcznych w Katarze, Lusail Hall, wybudowana została na całkowitym odludziu, 15 km od granic Dauchy. Stworzenie tego obiektu, który ma być wizytówką mistrzostw, pochłonęło 318 milionów dolarów. Perłowo-niebieska hala może pomieścić ponad 15 tysięcy kibiców, choć w początkowych planach miał to być obiekt nawet dla 18 tysięcy fanów. Dla porównania dwie pozostałe areny mistrzostw, Duhail Hall i Al Bin Hamad Arena, zapewniają miejsca w sumie dla ponad 13 tysięcy kibiców. Lusail Hall to główny obiekt mistrzostw. To tam odbyła się ceremonia otwarcia turnieju, w której wzięli udział m.in. reprezentanci Polski. Nasi szczypiorniści będą też jednym z zespołów, które rozegrają tam kilka meczów grupowych. W Lusail Hall odbędą się też decydujące spotkania mistrzostw, w tym finał, zaplanowany na 1 lutego. Hala sportowa to początek wielkiej rozbudowy pustkowia, jakim jest Lusail. W najbliższych latach ma tam powstać wielkie, nowoczesne i pełne zieleni miasto. W 2019 roku może tam zamieszkać nawet 200 tysięcy osób.